Siemano, witam serdecznie Was na kanale BKM Białostocka Komunikacja Miejska. To jest już trzeci odcinek na tym kanale. Na początek zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał z dzwonkiem. Z góry Ci dziękuję. Dzisiaj porównujemy przystanek Kołłątaja Mackiewicza kiedyś versus teraz. Przystanek Mackiewicza, Kołłątaja Mackiewicza kiedyś. Ja chyba widzę. Nie wiem, czy się on zmienił jakoś, ale chyba tak. Tutaj, nie wiem. Czekajcie. Trzeba i tutaj. O! Linie 7, 17 i 24. Ulica Hugo Kołłątaja, przystanek Mackiewicza. Oczywiście tutaj kiedyś tak wyglądał. Tutaj numer przystanku 643 jest taki słupek. Teraz wygląda, uwaga, tak. Słuchajcie, to jest na pewno. Tak się zmieniło, bo wcześniej nie jeździła linia nocna. A to jest zdjęcie z sierpnia 2017 roku, czyli w sumie 5 lat temu. To nie tak dawno jak na przykład zdjęcie przystanku Kołłątaja, Hugo Kołłątaja, przepraszam, Zbigniewa Herberta albo Hryniewicze, bo tamte są z 2013 roku. I zobaczcie, tutaj nie ma, nie jeździ nocna jedynka i jest słup. Tutaj jeździ nocna jedynka i jest słup też, więc w sumie. A, i jest takie ten, taka tabliczka ta tu. Takie te szare na przystanku obok jest. I słuchajcie, dużo lepsze, patrzcie, tutaj jest tak. Mega czarno, bardzo ładnie zrobione, a patrzcie tutaj, o jak zdarte już. I nawet Hugo Kołłątaja Mackiewicza. Patrzcie jak tutaj, a zobaczcie jak tutaj pięknie. Tutaj na górze to chyba nic się nie zmieniło, więc słuchajcie, to jest koniec już. Przepraszam za taki krótki odcinek, ale to tak po prostu wyszło. Dziękuję wielkie za oglądanie. Zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał. Pisz miły komentarz. Napisz miły komentarz, że ci przypnę serduszko. To na tyle. Eluwa, cześć!